W dzisiejszym odcinku. Nie dam rady. Jestem umierającym starcem, nie Indianą Jonesem. Umierającym? A prosił pan matkę o pomoc? Niestety obawiam się, że nie ma leku na raka. Moje dni pracy w terenie są policzone. Problem leży w tym, że tak zacytuję Hamleta, wszystko się spieprzyło. Proszę usiąść. Napij się pan ze mną, panie Crane. O. Wie pan, jeśli to wyprawa w teren pana powstrzymuje, to mogę pomóc, przynieść co trzeba. Nie wiem, co to za badanie, ale matka chce, żeby pan je ukończył. Mówi pan, że przyniesie mi wszystko, czego potrzebuje. Tak, potrzebuję tylko listy. Na pewno pomogłoby mi, gdyby wróciło zasilanie. Jeśli mam dalej pracować, będę musiał robić też po nocach. Cóż, zajmę się zasilaniem, ale kawę musi pan sobie załatwić we własnym zakresie. Halo, halo, witajcie, z tej strony Kolosutron i jest z nami Nazgul. Siema. Dobra, moi drodzy, my kontynuujemy grę w Dying Light i robimy zadania fabularne. Mam nadzieję, że zostawicie kciuka w górę, dzwonek, powiadomień, subskrypcję, żeby nie ominąć kolejnego odcinka, a my mieliśmy się udać bardzo daleko. Odszukaj wejście do rezydencji. Oj, Nazgulku, czeka nas długa podróż, więc... No. Więc zapraszam. No trochę dalej. Ulepszenie pojazdu? Co ja mogę tu jeszcze ulepszyć? Napraw wszystko. Musimy sobie zmienić ten ogień. Ja ten ogień sobie zmienię jednak. No, ogień będzie kozacki. Mamy teraz bardzo daleko do przejechania. Tak. Ja teraz ustawiam prąd i ogień. Jestem w niebezpieczeństwie, błagam, bracia, pomóżcie mi! Jedziemy fabularne robić. Tu się nie zatrzymujemy. Czy się... Co tu jest? Nie, nie wyblokowałem się tylko. Chyba, no. No, udało się odepchnąć. Ojej, padnę! Już nie. Wow. Dobra. Czekaj, moi biją. Nie, ja się nie zatrzymuję, Dawaj, jedziemy. Bo to tak, bo to powiem ci, tyle to trwa. Ja zanim tam dojadę, to mi idzie 10 minut. A poza tym, czy jadę dobrze? No tak. Na pewno? Powinieneś chyba. Sprawdzę. Nie, w drugą stronę. No właśnie. No bo tam się zdezorientowałem, wiesz? No ja też trochę, bo pierwszy chciałem tam samą stronę jechać, a później takie... Że tam chyba nie będzie żadnej. Tak naprawdę, no ejku. Szczerze, to ja... Te... O, łazik mi się rozwalił. Te jazdy to mi tak... Dobra, słabo wychodzą. O! Tylko jak chcesz, to ja możesz wciąć ze mną i ze mną jechać. To dawaj. Ja będę dostawał też punkty, jak będę jechał z tobą, czy nie? Chyba nie. No to nie. Ale wiesz, jak nie będziesz i tak w ogóle jeździć, tylko z kimś, to ci nie potrzeba. Dobra. To jeszcze zobaczymy, ile jeszcze wytrzymam. Duży. Chwila. Odjadę. Zajmę się tym. A którym dajesz prąd? Ja mam prąd pod E. Pod E mamy ogień. Okej, żeby cię nie blokować. No dawaj. Popatrzcie, co mnie popędziliście. Nie wiem. Ten prąd jest kozacki. No, bo jak oni tak otoczą cię, to możesz sobie tak klikasz i odjadę i odganiać wszystkich. Tak, chyba tędy.
Nie, tu zależy, można tą albo tamtą. Dawaj tędy. Jak mówię, no przez te jazdy odcinki trwają bardzo długo, tak naprawdę nic nie wnoszą. Nie trafiłem na most! O! Dobra. Jak ktoś lubi jeździć autami, to jest idealnie, ja tak... Mało! Lubię takie właśnie gry, typu właśnie takie sportowe, gdzie są takie auta. Nie, ja lubię sobie niektóre razy pojeździć tak, żeby się wyluzować, o. Dobra, po aucie moim. Wiedziałem, że tak będzie. Dobra, resztę na piechotę. Ale tak już, tak prawie dojechałem do celu. No to ja wiem. Siema Zyzio. Specjalnie nie podjechałem po ciebie. Pograłeś trochę w Farlighta? Jestem. Niestety moje auto nie nadaje się do użytku już. Nieduże. Halo, halo! Czekaj, zablokowałem cię. Udało się. Leżę! Co moja postać robi? Od ścian się odbija. Oczyść obszar, przywróć zasilanie i zabezpiecz wyjście. No dobra. To... To ma... To mnie zabezpieczyć. Dzień dobry. Dobry. Można na zabawę? Można. Można, można. 5 złotych się należy. Jest tu kto? Nikt mi nie chce otworzyć, może dzwonek? Musimy odszukać wejście jakieś. To wszystkie wejścia zawsze były dachem. W tym przypadku... Sprawdzę te linie drzwi. Nie. Nie ma tu jeszcze jednej... O, są jakieś. Ała. Też nie. To oknem. Może jakieś okno? Szukamy okien teraz otwartych. Wszystkie jest zabudowane. A może... A te schody gdzie prowadzą? O, coś tu jest. O los! Tutaj coś znalazłem. O. Ohoho, jaka się skinia. Gramy prawie jak The Forest. A tu
co ja dalej się... To samo zrobiłem. O, o, otwieranie. Ja chcę otworzyć. Poradzisz co? Sobie? Poczekaj, pomogę ci. O. Nie, kanapa. To jest moja kanapa. Chyba Attila w rezydencji chyba... Chyba nie żyje. Tak mi się wydaje. Coś znalazłem. Uuu, maska, biorę. Biorę. Maska. Mam maskę. Ej, tu coś macie. O, notatka. Pokazuje nam, żeby na górę iść. Tu. Tu coś jest. O, no i gitara, Buda w tym. W lodówce była. Ja mam batonika i zapasy domowe. Lodówa? Buda! Jak jest dziadek, oni mają budę. A ja muszę mieć zapasy jakieś. Zapasy mi dają, nie wiem dlaczego. O, drzwi. Tu są te flary. Te, znaczy nie flary, tylko te. Jakaś torba. Portfel. Pieniądze. Pieniądze. Manny. Co w kiblu ma? Nic ciekawego. jakieś dżinsy miała na kiblu, na tym, na pralce. A co tu mamy zrobić? Porozmawiać z... O, maska. O, znalazłem ciotko. Kleje bez nas. Czemu nie chce otworzyć? Bo chleje, widzisz? Przyszedłeś mnie zabić? Dobrze, rób swoje. Nazywam się Kyle Crane, matka się o pana martwi, Attilo. Wysłała mnie, żebym pana odszukał i upewnił się, że wszystko w porządku. Absolutnie nie jest w porządku. Proszę jej powiedzieć, że książki nie będzie. Nie dam rady. Jestem umierającym starcem, nie Indianą Jonesem. Umierającym? A prosił pan matkę o pomoc? Niestety obawiam się, że nie ma leku na raka. Moje dni pracy w terenie są policzone. Problem leży w tym, że tak zacytuję Hamleta, wszystko się spieprzyło. Proszę usiąść. Napij się pan ze mną, panie Crane. O. Wie pan, jeśli to wyprawa w teren pana powstrzymuje, to mogę pomóc, przynieść co trzeba. Nie wiem, co to za badanie, ale matka chce, żeby pan je ukończył. Mówi pan, że przyniesie mi wszystko, czego potrzebuje. Tak, potrzebuję tylko listy. Na pewno pomogłoby mi, gdyby wróciło zasilanie. Jeśli mam dalej pracować, będę musiał robić też po nocach. Cóż, zajmę się zasilaniem, ale kawę musi pan sobie załatwić we własnym zakresie. Wszystko dobrze, coś idzie. No dobra, napraw kable. Chodźcie, naprawimy kable. Ten się zabunkrował tutaj, to teraz byś pan nie otworzył drzwi, bo już nie chce wychodzić ciągle tą samą drogą. Czy musimy wyjść tak, jak weszliśmy? Nie, trzeba. Otworzy nam drzwi. Zapalcie. Nie, ja otworzyłem drzwi. Zapalcie se lampki, bo kuźwa tutaj ciemno jak. No, gość się zabunkrował. I co teraz? Idziemy kable naprawić. Na prawo kable. A, 100 metrów mamy. No, trzeba naprawić. Gosiu siedział sam w domu z rozwalonym prądem, pił wódkę. Nie, tego nie mogę naprawić. A to w ogóle kabel jest jeden. Czekaj, tu idą kable. Tu. Potem tu. No jedno jest na cysternie, ale jej nie możemy naprawić. Tu jest kabel. Ale to co ja mam... Ej, tu coś jest chyba. Łopata. Ej. Dobra, znalazłem. Musicie tam coś znaleźć i tutaj trzeba dwie żarówki wkręcić.
Znaczy te, te białe takie. Dobra, już wiem o co chodzi chyba. Patrzcie na kabel, bo może być przecięty. Pomiędzy tymi kablami. No tu jest. Bo jedną zakleiłem. Bo jedną zakleiłem właśnie. Tu trzeba naprawić, patrz. Pokaż. No, czy... Kurde. Dalej, nie. Ja tą główną skrzynkę chciałem naprawić. No, dobra, tutaj wszystko jest całe. Tu jest całe. Pokaż. Tu chyba będzie pęknięty. Napraw kabel. O. O, przywrócono za... Jeszcze nie wiem. Jedno zakręciłem. Jeszcze drugie. I trzecie. O, i teraz do dziadzia mamy. Nie, jeszcze musimy przywrócić zasilanie. Pokazuję. Nie, a. Bo już dobra. Mam wątkę, że musimy iść do dziadzia. Dobra, przywracam. Przywróciłem, to jest okej? Okay? Jeszcze nie. Jedno. Tutaj jest, dobra, włączam. No, to wszystkie chyba. I teraz do dziadziusia. Gadek, daj wódkę. Ty już chyba masz za dużo tego, że nie dostajesz. No, tylko 456. Czekaj, tu? Czy balkon? A, musimy znowu tamtędy. Ja już u niego jestem. Jak? No drzwiami, tak jak wchodziłem, tak wychodziłem. No drzwi są jedne otwarte. Wasabi poszedł z jaskinią. Nie. Ja z nim piję teraz, nie przeszkadzać mi. Jak tu wejść do góry? Tu są schody. To jest piwnica, tu. Możesz B nacisnąć. Wróciłem zasilanie, panie Attilo. Co teraz? No to możemy się wziąć do roboty, panie Kray. Możemy się napić. Badamy ślady przepowiedni o Bogu Słońca w zabytkach lokalnej kultury. Wygląda na to, że dla matki to sprawa życia lub śmierci. Nie mnie dochodzić czemu. Zatem mamy tu do zbadania 3 starożytne monolity. Szukamy konkretnych cech, więc musi pan obejrzeć je osobiście i dokładnie je opisać. Skoro mam już zasilanie, będziemy w kontakcie, nawet jak pana tu nie ma. Ale proszę się pośpieszyć, panie Crane. Nie będę żył wiecznie. O panie, ile mam tego? Zaraz tu jego pierwszą zjemy. Ej, mam już rangę piewca wiary. O, to teraz możesz sobie akolitę i siłę zrobić. Siuj. A gdzie mamy tutaj tom? Ten nasz stroje? To chyba jest na pałterze. Gdzieś tutaj na dole. Nie, tu, o tutaj masz. Tu. Nie wiem, wszyscy ubieramy akolitów. Tak. Ej, dawaj. Ubieramy. Akolita. Ja na sam dół muszę zjechać. Nie, stroje narodowe, nie? Na samym dole jest. Strój z maskami. Nie, że źle. Jak to się nazywa? Stroje z dodatku following. Pokażcie się. Zajebiście, no teraz idzie cały klan, no. Teraz będziemy, teraz jest pięknie. Mamy łyse głowy. Chodź, Whistle. No, ogoliłeś sobie i co? Zbadaj wszystkie miejsca kultu, czekaj. Tu mamy jeden na górze, jeden na dole. No to ten wyżej może zrobimy. Tu jest wyżej, bo tu są na mapie, jeden jest bliżej. Ten na niebieski. Tutaj oznaczyłem tutaj. Dobra. Tu, czy dobra, jest dobra. Woda? Dobra, lecę. Ui. Zawsze się zabijam. Tym razem się nie zabiłem. Prześcignąć mistrza Kyle. Niewielu jest nawet pośród nas, którzy umieliby poświęcić tak wiele jak ty. Daj, przytrzymaj sobie tego. Puść shift i naciśnij znowu shift, to będziesz płynął szybciej. Nie, ja coś innego mam plan. To muszę bliżej być. No ja wiem co ty chcesz zrobić, linką. Mm.
Jak naciskam ten shift cały czas, to mi się ten... Coś z klawiatury pierniczy. Więc nie mogę. Ale ktoś tam myszką nawala. Teraz... Kurwa się znaje, już na górze. Za to co robisz, bracie, niech ci matka błogosławi. Ryzykowałeś twoim życiem dla nas. I w pełni zasłużyłeś, by stać się jednym z bezlicych. Teraz czekaj na znak. On jest pod prądem. Mrówki. Widzę monolit, panie Attilo. Proszę go opisać. Jest tu malowidło, wygląda na stare. Przedstawia mrówki zmierzające do kręgu, ta wewnątrz kręgu ma czerwoną głowę. Nie, panie Crane, to nie mrówki. To malowidło przedstawiające wiernych modlących się do słońca. No cóż, skoro tak pan twierdzi? Ta w środku ma na głowie specjalną rytualną maskę, jeśli dobrze zgaduję. W porządku, to już coś. Proszę iść dalej. Nowe miejsce na mapie. Wasabi! Teraz tu. Znowu trzeba... Nie mówcie, że znowu ten. Będziemy musiał biegać. I już! Powrót do kolosa! Albo się zabije! Nie zadziałało to. Chciałem iść do was. Skoczyłeś na kamień? Tak. Właśnie mnie ciekawiło, który z was tam spadnie na ten kamień. Czekaj, już mało apteczek jest. Czemu ja tak te apteczki tracę? I to w takim tempie... Czekaj, ty tarczy niechcący robi zamiast apteczkę. Nie chcę tej tarczy. Powiedz ci, Wasabi, coś robi z tarczą? Nie. Ja tarczę wyrzucam. Ile mam tych apteczek? 6 chyba mogę zrobić. Zrobię je wszystkie. Po prostu jestem mistrzem brania apteczek. Dobra. No, już niedaleko. A po co by tam? Po auto? Ja idę po auto. Będziecie zobaczyć, gdzie to jest jedno. A to są dwa. Jedno jest tu blisko, a drugie? A drugie tu, o kurde, panie. No właśnie, dlatego wolałem pobiec sobie po auto. Dobra, ja mam autko. To przyjedź po mnie. No, przyjedź, tylko to jakby na dół zjechać. Muszę przedmioty. Czekaj, to jest na górze? Tak. Ojejku. I pam! O! Już myślałem, dobra. Nic się nie zmieniło u kolosa. Kolos się na... O! Dobra, padłem. Ojeju, wyczekaj. Nie. Próbuję tam jakoś zjechać. Nie, już nie zjeżdżaj. Tu jest... Powiem ci, w tym DLC-ku zginąłem więcej razy niż na tamtym pierwszym, co graliśmy. Potrzebne wytrychy.
Nie mam wytrychów. Nie mogę przywołać auta swojego. Ej, wiecie gdzie jestem? Na tej wieży. Tego, szukam trasy, żeby tam zjechać. Słuchaj, mi się już nie chce jeździć, to przyjedź po mnie jak możesz. Właśnie próbuję tam jakoś dojechać do ciebie. Tak, żeby później wyjechać tamtąd, bo tu będzie trudne. Dobra, to ja idę w stronę tamtego. A dobra, ja się żyję. Próbuję tak. Ja tam nie wejdę. Jak próbuję się wspinać, to moja postać odskakuje. No moja też tak robi, dlatego szybko reaguję linkom. O. Dobra, zabawiam jedziemy. Taksówkę. Tutaj na dupie, do tego, nie? Na niebieski. To bym musiał... Tutaj będzie trudno, bo przez wodę nie przejadę. Znaczy no, jakoś tam, tamtędy. Bez robienia tamtych tych dodatkowych misji. Na razie tylko skupiamy się na tych, na fabułkach. No, tylko wyjechać trzeba, to jakoś zobaczmy. No nie da się tamtędy, dobra. Ty już tą mapę dobrze znasz. Jesteś mistrzem kierownicy. Musiałem popatrzeć sobie właśnie na mapę, jak tu wyjechać. No to tam dołem, jak jedziemy. Jakoś tędy do przodu. O, i prądem jeszcze ich. Powiem ci, że ten prąd zarąbisty. Lepszy od tego, no. Oj. Lepszy od ognia, bo ogień się skupia na jednym, a prąd bije obszarowo. Jakby można brać prąd i ogień, mieć dwa. Wtedy masz... Tak. O wiele łatwiej. Możemy pierwsze do tego podjechać, bo jest bliżej, mamy już. No to dawaj. O nie. Ale co to już jest? Badaj wszystkie miejsca kultu. Dojechaliśmy. Tak. O, roślinki. Znalazłem jeden z tych monolitów. Jak wygląda? Zajebiście wielki kamień i jakieś stare malowidło. Słońce nad szczytem góry, którą przekreślono zygzakiem. Coś jeszcze? Tak, ktoś dopisał z boku: Amir kocha Jasminę. To pomocne? Dobrze, panie Crane. Idźmy dalej. Wasabi! Odzyskaj... Dawaj linę holowniczą! Czeka, jak da... Dawaj. Niedaleko jest domek. No, dawaj do domku. Wasabi zajechał, siema wasabi. No, łazik przyzwany. A czekaj, miałem tego gościa sobie kupić te rzeczy. No, apteczki kupuję u niego. Ile już tam milionów masz? 347 tysięcy. Dać nieco na 107. Sznurek, części, to. Celowy bełt, śruby. Oczywiście. Apteka, no oczywiście. Amunicja do pistoletu. No tyle, ile się da. Dobra. O, moje piękne autko. Czy jest bardzo uszkodzone? Napraw wszystko, tak. Nie, czekaj. Gdzie jest?
Moim autem. Jedź. Tak, moim jadę. A to dobra, ja nie chcę jechać swoim, jadę twoim. Dobra, to muszę stąd wyjechać, bo ty nie lubię. Ja i tak będę wycinał te sceny. To za długo trwa. Zanim się tam dostaliśmy, to minęło już 10 minut. Okay. Kolos na wygodę, już nie zbiera punktów. Wywalone. Ja później sobie, wiesz, w nocy sobie wejdę specjalny, będę jeździł autem, nie będę robił misji. Będę całą noc jeździł. Co ty na to? Możesz robić. I dogonię cię wtedy. No, tylko mi został jeden poziom tylko do odbicia. No, zaraz po tym jak się ta gra skończy, to trzeba będzie szukać innej gry. Może jakiś symulator, może coś online. Na pewno żadnych TV, żadnych MMORPG. Takie coś, co ma właśnie fabułę, żeby przejść. Może jakiś, nie wiem, jakiś Dead Space albo coś. Na początku takie, wiesz, takie tańsze gry będę kupował. Na przykład nie chciałbym na przykład wywalić 300 tam złotych na przykład na te Hogwarts Legacy albo nie wiem. Teraz Resident Evil 4 teraz jest remake. Tam 250 zł. Że jakbym tak miał co tydzień taką grę kupować, to bym splajtował. No, trochę tak. Że ja i tak tam milionów z tego nie mam. Ale giereczkę można kupić. No, dojechaliśmy. Dobra. Duży. O, ten duży mi auto strzela, ja mu dam zaraz. No dobra, tu powinien być jeden z monolitów, ale albo się rozleciał, albo coś zepchnęło go do wody. Ty! On jest tam! Skocz, kolosie! Nie! Nie, ja... Nie! Nie, w tym DLC-ku ja więcej razy zginąłem niż w poprzedniej części. Masz, uratowałem się. W ostatniej sekundzie haczyk zrzuciłem. I ten haczyk mnie uratował. Bo ja bym kolos tak samo jak ty wylądował. Szukamy tego monolitu, czy on jest pod wodą? Ja chyba znalazłem. Chyba, bo nie wiem co. Tutaj był pod wodą. Panie Attilo, następny monolit. Jest pod wodą, ale dostrzegam resztki malowidła. Chyba przedstawiało coś jak głowę. Czy to mogła być maska? Tak, możliwe. Dobra, robota, ja już jestem na górze. Panie Attilo, to już wszystkie. Co teraz? Obawiam się, że czas na wspinaczkę. Proszę się kierować w stronę najwyższego szczytu. Znajdzie pan tam miejsce zwane Świątynią Słońca. Ojej, jak daleko. Jak daleko? Pokaż. Uwaga! Wybuchnie! Nie jest tak daleko. Dobra, jedziemy. Ready! A co z Chinie? Ja z losami jadę? Tak.
sprawdzę to, Zyzio. No jak się wasabi jeździ? Dobrze się jeździ? No. Dajesz radę? Prawo musimy chyba. Nie. Nie, tamtędy nie przyjedziemy, już jedziemy. Musimy... Tak jak jechaliśmy. My tutaj z wasabim skrótem jedziemy. To jest, nie jest skrót, to dłuższa trasa, bo skrót to prosto. Wasabi to jest skrót, prawda? Panie Tylo, jestem przy tej górze. Co pan widzi? Tylko całkiem sport 100. Mówiłem. Prawo wasabi, tak? O. O, tędy. Wasabi zna się na rzeczy. No sprawdzę to, zbierze, sprawdzę. No jak wasabi? Jesteśmy prawie u celu jesteśmy, nie? My przez lasy. A ja wiem, co o to chodzi z ziomi. No, znam tą giełkę. Musiałbym ją zobaczyć, wiesz? Tak, tyłem musi. Musimy to chyba tu. Ta giełka to jest podobno do lepto. Ciekawie ile kosztuje. Musiałbym zobaczyć jeszcze. Musiałbym zobaczyć, jak ona wygląda. Mam cztery postacie i musicie przejść przez hordę zombiaków. Jest film nawet z tym związany. A, no to film to już każdy zna, World War Z. No, to coś podobnego do tego. Dobra, i stąd pieszo chyba, nie? Że no. Wszystkie miejsca, gdzie bohater główny odwiedził, będzie musiał przeżyć. Wiesz co, wasabi? To są takie zajebiste góry. No dobra, dobra. Jestem na szczycie. Jestem. Wspaniały widok. No to bierzmy się do pracy, panie Crane. Pa, kolo. Dobra, próbuję kolosem ja to... Nie no, jestem po prostu boomerem w tą grę. Opa. Boomer! Okej, okay, boomer! Kopa. Nie! Co? Nie! Spadłem ze skały! Nie, powiem wam, że ten DLC, no... Jest spoko, ale jest tak, kurde, męczący. O, skrzynka. Nie, tak jak mówię, dogram tylko tą fabułę i tych pobocznych to już nawet nie robię. Dogram tylko tą fabułę. A jest jeszcze inny DLC, może? Nie, tylko ten. Nie ma więcej niestety. Nie, ja tylko dogram, tak jak mówię, tą fabułę i olewam już te... te poboczne tutaj. Jakby co. Dobra, chwilę załaduję się na maksa i będę mógł dalej spinać się. Raz. Dwa.
Kolos, tu chodź do mnie. Tu. Patrz tutaj. Tylko... jak my wejdziemy tam dalej? Kurczę. Ja też. Teraz nie mogę wejść jak przedtem. Ja miałem taką fajną miejscówkę do przechodzenia. Od boku, od lewej strony. Ja nie schodzę na dół, bo wiecie coś, jak to się skończy, jak zejdę na dół. Zbadaj świątynię słońca. Zioła. No nie. Czekaj, masz mi się hak. O, maska. Raz. I dwa. Oj. Rzecz. Pozostań. Nie skocz. Nie. Ja bym chciał sobie pojazdem pojeździć, to bym sobie zainstalował jakieś Colin McRae Rally, albo jakiegoś test drive'a, albo jakiegoś Need for Speed'a. O, Need for Speed, zajebista gieka. Dwa dziesiątynie, no... Badamy! Ja tu najpierw patrzę dookoła, szukam, może na górze coś? Ziółka. No jest ta maska tutaj. I co mam powiedzieć? A tu jest jakiś nóż, tu jest jakiś nóż. Na jednym z monolitów namalowano zakrwawione ostrze. Coś jeszcze? Może maska? Nie, a mam szukać maski? Z wytężoną uwagą, panie Crane. To bardzo ważne. Tu jest maska. Panie Attilo, znalazłem otwór z... nie wiem, chyba ofiarami. W środku jest też maska. Czy jest czerwona? Jeśli tak, proszę ją ze sobą zabrać. Tylko ostrożnie. Tak, czerwona. Mam wziąć coś jeszcze? Jest tu bardzo dużo rzeczy. Nie, nie, to powinno wystarczyć. Sądzę, że może już pan wracać, panie Crane. Zanieś maskę Tilly. To zanosimy. O nie, musimy skakać. O, ratuje mi jeszcze. I spadamy. A ja nie zdążyłem. Bo sobie mogłeś czekać, będzie cię podniósłbym. Bo ja tu byłem. Te DLC jest głupie. Mi się podoba. Spoko jest, tylko że no ja tu ciągle ginę. Ej, co ja mam teraz wziąć na umiejętnościach? Zależy od jakie. Gdzie są nasze auta? Na dole. Na auto to mam wziąć ten wzmocnienie? No. Czy... Majsterkowicza? Moim zdaniem wytrzymałość. To gdzie mamy teraz lechać? Zanieś paska do tam, Tilly. Do dziadka. No to jedziemy do dziadka. Nie, no jak mówię, zagramy tę fabułę, bo powiem ci tak. Gra jest spoko, tylko że to strasznie... strasznie mi to męczy. To jeżdżenie. I na samym początku było spoko, a teraz za każdym razem jak mam jeździć, to już mi się tak jakoś... No nie wiem, no... Nie w moim stylu jest takie jeżdżenie, jeżeli chodzi. Kiedyś jeszcze tam próbowałem BTS-a dwójkę grać, ale to... Nie wiem, czy byłeś jeszcze wtedy. Wasabi chyba trochę był. BTS-a trochę grałem. No ja 3 lata u siebie jestem. No, to sporo. A ten, no... Do ETS-a też trochę pograłem. Wiesz, na klawiaturze grałem, nie miałem tej kierownicy, no. Ale... Zainstalowałem też kilka modów, chwilę pograłem, ale jakoś też, jeżeli ja na przykład czegoś nie uczułem fanu, to ja po prostu tego nie ogrywam.
No i zakończyłem serię. Po co się męczyć? Znowu ten duży. A wasabi dojechał? Jeszcze nie. Łe, źle pojechałem. On jest w połowie drogi. To się widzę. Ale to B będziesz mógł nacisnąć, po prostu porzucisz auto. A może z autem się przeteleportuje? Nie no, może tu wezwać auto, na spokojnie. A, no to... Panie Attila! Jesteśmy! Nie pij wódki sam, bez nas. Podziel się! Oto pańska maska. Nie wiem, czy w czymkolwiek panu pomoże. Matka ma obsesję na punkcie tej przepowiedni. Kiedy świat szarpany będzie plagą. Kiedy ciemność okryje ziemię. Kiedy człowiek będzie człowiekowi bestią. Kiedy ludzkość pogrąży się w rozkładzie ciała i ducha. Wtedy objawi się człowiek, który przez akt ostatecznej ofiary przyjmie łaskę światła. I Bóg Słońca objawi się przez niego i przez niego przemówi, a jego głos będzie światłem i uzdrowieniem. To by się zgadzało. I wrota śmierci, by móc przynieść nowe życie. To by się wszystko zgadzało. Z ocalałych malowideł Bóg Słońca lub przyzywający go kapłan nosi maskę taką jak ta. Więc tak, panie Crane, sądzę, że bardzo mi pan pomógł. Potrzeba czegoś jeszcze? Tylko czasu i spokoju. Muszę wszystko spisać. Dam znać akolitom, że mi pan pomógł. Dziękuję, panie Crane. Powiadomię pana, jak tylko skończę. Ach, to do jutra zatem. Obiecuje pan? Dobrze więc. Będę na pana czekał. No to zaraz do spanka. Do spanka czy nie? Gdzie tu jest? Co robimy? Nie wiem. Pomagaj dalej dzieciom słońca. Zadania. Nie, ja nie chcę robić już tych na razie pobocznych. Ja chcę przejść całą fabułę. Ale zanim to zrobimy, kochani, to... To będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawiacie kciuki w górę. Zostawicie również subskrypcję i dzwonek powiadomień, żeby nie ominąć kolejnego filmu. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Bajo! Yep. Cześć.